building. Very great pizzeria, the best in town, in the city. You can trust me, I'm an announcer. I w kategorii wagowej do 70 kg cztery pojedynki ćwierćfinałowe, no cały przegląd właśnie tej kategorii będziemy mieli na zakończenie tej batalii w dniu 5 września 2023 roku. Ale skupmy się na walce w ringu. Marcinkowska tutaj musi aktywną mieć lewą rękę, bo Kazaszka naprawdę przyczajona, wąska garda i ta lewa rączka musi chodzić jak popularna igiełka. No Marcinkowska tutaj musi przyspieszyć walkę. Musi naprawdę zdecydowanie wchodzić tą lewą ręką, bo tutaj takie, powiedzmy sobie szczerze, oczekiwania, no na razie na niewiele się zdaje. To musi być akcja od ręki prowadzącej, poprawka w tym wypadku prawym prostym. Kogo tu nasze oczy widzą? Witamy bardzo serdecznie uczestnika Igrzysk Olimpijskich w Atlancie, zwycięzcę turnieju Feliksa Sztama, 94 rok oraz zwycięzcę, proszę Państwa, 170 na 218 stoczonych walk w życiu, pana Józefa Iwerskiego. Witamy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Droga naszych znamienitych gości powiększa się, to wspaniała sprawa. Second up, please. Thank you.
kolejny problem włosowy, nazwijmy to, bo tutaj jednak najlepszym lekarstwem na to jest czepek pływacki, no ale nie wszystkie zawodniczki po prostu stosują. No, przepis jednoznacznie mówi, że włosy muszą być pod kaskiem i w tym wypadku tutaj jest to pewne troszkę naruszenie, ale martwmy się o naszą zawodniczkę, bo naprawdę reprezentantka Kazachstanu parę razy bardzo mocno i celnie trafiła w tych akcjach. No kolejny, może nie warkoczyk, ale kolejny, prawda, przystanek i... Przerwa spowodowana właśnie źle przygotowaną zawodniczką do toczenia pojedynku, bo to jest absolutnie sprawa bardzo prosta, łatwa. Nie mówię, że przyjemna dla zawodniczek, ale no powinno to być zabezpieczenie, jak to się mówi, pewne na 100%. No jeszcze raz mówię, nie chodzi tutaj o czas, nie chodzi o nic, ale chodzi przede wszystkim o dezorientację. Zawodniczka jest skupiona na pojedynku, a tutaj taka przerwa na pewno ją deprymuje. No ale oczywiście zawodniczki też powinny o tym pamiętać i przygotować się w odpowiedni sposób do każdego pojedynku. Na pewno nieciekawie to wyglądało, punktacja, i tutaj nie czarujmy się, że... Marcinkowska musiałaby bardzo dużo w trzeciej rundzie zrobić, żeby ten pojedynek wygrać. Teraz bardzo ładny prawy prosty kontrujący w wykonaniu Marcinkowskiej. Obustronne trafienie prawym.
kolejny bardzo ładny prawy prosty. No ale to jest wszystko mało, to jest wszystko mało. Aktywniejsza na pewno jest Kazachka w tej rundzie i tutaj, no i w całej walce, tak jak tam widzieliśmy, jednak tutaj no, jest sprawa dosyć prosta. Oj. Brawo panie sędzio, bo to jednak był czysty, ale faul. I koniec pojedynku. Split decision, czyli 2-1. Narożnik niebieski i wydaje mi się tutaj jak najbardziej sprawiedliwy werdykt.